dobry, Mateusz Furs, firma Inblock. Dzisiaj o rysach. Dlaczego? Bo stoję pod rysami. Co prawda nie w górach, tylko na garażu podziemnym, ale nad sobą mam kilka rys. Kilka już naprawionych po iniekcji, ale jeszcze przed posprzątaniem i to jest idealny moment, żeby trochę o tym opowiedzieć. I tutaj co najmniej dwa odcinki rysy, które są przygotowane do iniekcji, ale jeszcze przed iniekcją. Iniekcja stropu. Nad nami jest taki sam parking podziemny, tylko piętro wyżej. Na tym stropie jest wylana posadzka, taka sama jak ta, na której stoję, a pod posadzką, a na stropie znajduje się woda. No i jak już ta woda się tam znajduje i akurat trafi na rysę, czyli na pęknięty na wskroś strop, to po prostu przepływa, przecieka tą rysą i tutaj kapie. Naprawa tego polega oczywiście na iniekcji ciśnieniowej. Oczywiście trzeba tak wywiercić otwór, żeby przeciąć tę rysę w połowie grubości tego naszego stropu, w naszym przypadku 30 cm grubości. Pole poprawności to jest 5% grubości. Dla 30 cm 5% to jest 1,5 cm. W sumie to pole wynosi 1,5 cm, czyli ta strefa poprawnego wiercenia. Pod odpowiednim kątem otwór przecina rysę w połowie grubości, podajemy żywicę, żywica rozpływa się w rysie i tak pakier po pakierze, po pakierze, po pakierze. Przyglądając się temu stropowi po iniekcji wiem, że został wykonany prawidłowo, dlatego że wzdłuż całej rysy, dosłownie wzdłuż całej rysy, widzę takie kropeczki i zacieki z żywicy. To znaczy, że żywica trafiła przez ten otwór do rysy i przynajmniej tą dolną połowę wysokości naszej rysy wypełniła. W związku z tym, że ciśnienie działa w tej rysie, w tej konstrukcji we wszystkie strony tak samo, należy się spodziewać, że w górę rysy żywica popłynęła tak samo, czyli mamy dosyć duże prawdopodobieństwo sukcesu polegające na tym, że woda nie będzie mogła się wlewać do tej rysy, obie ścianki rysy są sklejone, rysa wypełniona, jest ok. Tutaj widzimy rysę, która jeszcze nie została poddana iniekcji. Po obu stronach rysy sterczą z otworów pakiery iniekcyjne. Jedna ważna rzecz a propos tych pakierów iniekcyjnych jest taka, że na tym etapie nie są w nie wkręcone jeszcze kalamitki. Będziemy je wkręcać w trakcie prowadzenia iniekcji. Dlaczego? Otóż podczas pompowania żywicy do pakiera, a z pakiera do konstrukcji w rysę następuje wymiana. No w tej rysie dzisiaj jest woda albo powietrze, ma być żywica, więc musimy tą żywicą wypchnąć wodę albo powietrze z wnętrza najpierw otworu, a potem rysy. Gdyby wkręcone były wszystkie kalamitki, no to w zasadzie ta żywica zaczyna się tam mocno sprężać, to powietrze nie ma się którędy wydostać, oczywiście może się wydostać tym zamknięciem rysy, ale mamy kolejne otwory i te otwory służą do odpowietrzenia czy też odwodnienia konstrukcji, a przede wszystkim pozwalają nam zajrzeć niejako bez rentgena do wnętrza tej konstrukcji i wiemy, że jeżeli z następnego pakiera czy z któregoś kolejnego zaczyna nam wypływać żywica, to dokładnie wiemy, na jakim etapie tej naprawy już jesteśmy, gdzie ta żywica już dopłynęła i możemy kontynuować spokojnie naszą pracę naprawczą. Także odkręcone kalamitki, wkręcone pakiery bez kalamitek to jest takie oko do wnętrza konstrukcji, którą właśnie naprawiamy. Fantastyczna sprawa. Tutaj już wszystkie kalamitki są wkręcone, bo też i wszystkie pakiery były poddane iniekcji i rysa jest prawidłowo zainiektowana, a tutaj jeszcze wszystko przed nami. Różnica jest widoczna gołym okiem. Naprawdę umiem rozpoznać, czy rysa jest wykonana prawidłowo. Dzięki za uwagę. Mateusz Furs, firma Inblock.